Dom, który dziś odwiedziłem, jest jednym z wielu opuszczonych domów, który z niewiadomych przyczyn został pozbawiony życia. Smutnym jest to, że gdy przyjdzie na nas czas, historia naszego życia zapisana w murach domu powoli zacznie znikać, wraz z odpadającym tynkiem czy odchodzącą farbą. Jedyne, co chcę przekazać, to to, by nie zapominać o najbliższych. Dziś odwiedzam jeden z domów w Małopolsce, który niszczeje jak wiele podobnych obiektów. Zapraszam Was na kolejną podróż w czasie, która ma na celu pobudzić wspomnienia minionych lat. Czy tak już zawsze będzie? Zostanie po nas kilka mebli, trochę metalowych przedmiotów i wiele wspomnień. To jeden z setki domów, które już odwiedziłem. Domy te pokazują nam, że nic nie trwa wiecznie. Bardzo stara farba. Widzę, że jeszcze malowana wałkami specjalnymi, które miały zostawić ślad tylko gwiazdki. Dziś, jak widzimy, dom już się całkowicie rozpada.
Kolejny piękny obraz. Radio Unitra. Teraz zdobiona szafa. Nie obyłoby się również bez pieca, który ogrzewał kuchnię i na którym było gotowane. Malutki kredens. Aparaturka do wina. Mamy jakieś monety. Teraz sprawdzimy, co to za monety. Złotówka. I 5 złotówka. Zachował się jeszcze młynek do kawy. A tu mamy piekarnik. Jest wejście na strych również, jednak po tym, co widziałem, jak wygląda sufit w tym pokoju, nie jestem pewien, czy jest dobrym pomysłem wspinać się tam do góry. Chociaż z tej strony widzę, że belki są w miarę w dobrym stanie. Może wejdę, pomijając tamte pomieszczenie. Deski wyglądają na dość stabilne. Zauważcie, że brakuje dachu. Tam mamy część zerwaną. Komonto. Ktoś tutaj ewidentnie jeździł na koniu. Jakiś kufer drewniany. Niestety skarbu w nim nie ma. Jak widzicie, na strychu nie ma nic ciekawego. Powoli będę się zbierał stąd. Zauważyłem jeszcze, że jest tutaj stodoła i kilka pomieszczeń gospodarczych. Spróbujemy tam zaraz wejść.
tego, co widzimy, niewiele pozostało z pomieszczeń gospodarczych. Wszystko się powoli sypie, niebawem pewnie wszystko się zawali. Z tego miejsca będę kończył eksplorację. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam Was znów za tydzień. Na razie, trzymajcie się.